Kochani moi, witam wszystkich dobrze życzących wielkiemu Ładysowi w 98. rocznicę jego urodzin. Pani Leokadio Czcigodna, Teatralna Piękności i Ładysowa Ślubna Miłości, wytłumacz mi pani, dlaczego właśnie ja znalazłem się wśród gwiazd i potęg teatru na dzisiejszej uroczystości. Jestem przecież tylko biskupem od pracowitych Borynów i mogę tylko pani i gościom po Rejmontowemu powiedzieć: Panie Boże, wielki zapłać za to, że jestem pośród was. O, jaka to dla mnie łaska i honor, i zdrowie, i radość. Dziękuję. Oglądam księgę dokument, album z benedyktyńską starannością opracowany przez pana Adama Buszko. Panie Adamie Czcigodny, gratuluję, dziękuję. Ludzie zapomną, a księgi pamiętać będą, bo hic sunt fatali belli. Za ten literacki pomnik, który pan wystawił wielkiemu Polakowi, żołnierzowi i śpiewającemu artyście, Bóg zapłać. Dziękujemy panu. Panie Marku Czcigodny, który dokumentujesz dzisiejsze wydarzenie, jesteś przyjacielem domu Ładysów. Witam pana z szacunkiem, ale i z zazdrością. Być przyjacielem Ładysów to wielka łaska i znów wielki honor. Ale pan też jest psychologiem, więc nie mogę ukryć przed panem tego, co jest pod żebrami i co szeptem mówi moje serce, a mówi: wielki jesteś Ładysz. Dziękuję obu panom za to, że zadbaliście, aby żadna ludka Ładyżowa nie upadła na ziemię, aby nikt nie zatarł śladów wielkiego Ładysza. Po tych pozdrowieniach muszę wyznać gościom, jak na spowiedzi powszechnej, skąd wzięło się to moje nabożeństwo do wielkiego Ładysza. Był rok 1959, byłem wtedy w seminarium na trzecim roku. Naszym nauczycielem fonetyki, dykcji, wymowy był aktor Teatru Polskiego, pan Kazimierz Orzechowski. To on brał nas po kilku kleryków do teatrów warszawskich. Tym razem załapałem się ja na Borysa Godunowa. Zdziwienie, teatr wielki. Wielki jak świat. Ludzie świąteczni, światła, kurtyna i wreszcie zaśpiewał Borys. Zdawało mi się, że to jakiś słowiański prorok, jakiś Wernchora. Zdawało mi się, że ziemia zadrżała. Serce we mnie zadygotało i jeszcze błysnęły jego oczy. Mocarna twarz cara północy. O Boże, kto to? To ten Ładysz. Kto to jest ten Ładysz? Tak sobie wtedy w pacierzu marzyłem. Gdybym miał kawałek takiego ładyszowego głosu, to jakbym zaśpiewał prefację, to wszyscy uklękną.
i anioły by się zdziwiły. Ładysz, a skąd to nazwisko? Czytam w słowniku, ład to porządek. Ja to mi nie pasuje, to za mało. Ale Łada to bogini. Oj, Ładysz, ty jesteś wybrańcem nieba. Ty jesteś Bożyszcze. Oj, wielki ty jesteś, mój Ładysz. Panie Bernardzie, to jeszcze takie jedno spowiedziowe pytanie. A czy pan kocha Ostrobramską? Kocham, jak rodzoną matkę. Mistrzu, ale ty płaczesz. Droga matko, ja wiem, ile nocy nie spałaś. Ja to znam, panie Bernardzie, tylko już nie płacz. Przecież masz lniany ręcznik haftowany kwiatami od mamy. Przepraszam. Zbyt czułej struny dotknąłem, prawda? Ale jeszcze powiedz, mistrzu, czy to prawda, że wszyscy w twojej rodzinie śpiewali w chórze Głos u Bernardynów Wileńskich? Tak. A służyłeś tam do mszy świętej? Służyłem i to codziennie. A teraz przyznaj się pan szczerze. Twój tata był piekarzem, prawda? A czy ty dziś umiałbyś upiec taki wileński, czarny, smaczny chleb? Umiałbym. A to ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Mistrzu, ale tobie wojska się chciało. Nie wystarczyło być ministrantem. Nie wystarczyło śpiewać chórze do wojska, panie, do wojska. Do lasów nad Wilejką, do partyzantów ci ciągnęło, prawda? Do oddziału Ostra Brama. A co potem? A potem po akcji Burza Niewola i syłka do Kaługi. Patrzyłeś na gwiazdy i śpiewałeś w stronę Ostrej Bramy. Tyś gwiazda nasza, przewodnia. Na firmamencie zetknięta kiedyś dokoła noc czarna, niepokalanie poczęta. No i znów płaczesz. Mestro, ty to się chyba w czapku urodziłeś, bo nawet w Kałudze, tam gdzie wycinałeś las, za słaby byłeś, więc cię przydzielili do obierania kartofli w kuchni. Ale w tym byłeś za kiepskim, więc ci przydzielili do rozdawania zupy, a to ci odpowiadało. Rozdawałeś nie tylko porówno, ale i sprawiedliwie, i radośnie, bo ze śpiewem. I przyuważył to i usłyszał obozowicz niejaki Czyż i założył z was zespół śpiewalny Kaługa. Śpiewaliście nawet w kościele, Bogu na chwałę, a w kokozach też ludziom na pocieszenie. Szczęście to pan w życiu miał, ale i los pana nie głaskał. Po powrocie do Polski szukał pan mamy. To po coś pan wsiadał do tego sowieckiego wojskowego wagonu? Wyrzucili pana jak szpiona i złamany kręgosłup. I pan to przeżył? Mówi, przeżyłem. Mam blizny, ale kręgosłupa mi nie złamali. Nie sprzedałem Boga. Zawsze byłem Bogu wierny. Pozdrówcie Wilno i pokłońcie się mojej ostrobramskiej pani. Oj, kręgosłup, to ty masz mocny, boski Ładyszu. I opiekuje się tobą Ostrobramska.
księżna Wileńska. Szczęście to ty masz. Panie doktorze honoris causa, w bilecie i w todze uczonego, nie umiem mówić o twoich sukcesach, rolach teatralnych, nagrodach, dokumentach. Jesteś obywatelem świata. Powtórzę tylko za Igorem Bełzą jeden komplement. Teatr Wielki w Warszawie dysponuje takimi śpiewakami jak najlepszy bas na świecie, Bernard Ładysz. Tak, było cymbalistów wielu, ale Ładysz jest jeden. Mistrzu, jak ja pana cenię za wszystkie dokonania, sukcesy, nagrody, ordery, ale całuję tylko jeden na sercu pana. Milito pro Christo. Walczę dla Chrystusa. Dzielny z pana wojak i pułkownik, ale tak po cichu pytam, czy to prawda, że tak przy nieszporach po niedzieli to śpiewa sobie pan Ojcze z niebios, Boże Panie, Moniuszkowe? Prawda, ale nie tylko. Jeszcze mówię po cichu różaniec. Pan naprawdę modli się na różańcu? Tak, co w tym dziwnego? To pozwoli pan, że ja ucałuję pański różaniec. Oj, Ładysz, Ładysz, Bożyszcze ty moje. Mistrzu, oglądam ten album. Takie macie piękne zdjęcie rodzinne przed ostrą bramą u Matki Boskiej Miłosierdzia. Dlatego to wspomnienie zachowałem sobie na koniec. Bo gdy świętowałem 25-lecie mojego kapłaństwa, pani Leokadia, pan i syn Zbyszek przyjechaliście do Łowicza z życzeniami. Boże, czym ja sobie na to zasłużyłem, myślałem wtedy. A wielki Ładysz runął przede mną na kolana. Ja przed kapłaństwem klęk wyznał, to ja z łezką w oku padłem przed nim na kolana. I co? Nic. Tylko łzy zostały na posadzce. Mistrzu, wstańmy. Księża patrzą, żeby nam czasem zimą nie wystawili pomnika. I co było dalej? O, reszta niech będzie milczeniem. W taki uroczysty wieczór dziś puszczę sobie Ładysową płytę, bo czasem mi tak w duszy skuczno. Ale co poleciało? Aria z Kołuby. Zażyj tabak. Tak. Był zdrowy czas, kiedy posłuchałem z Kołuby i na dobranoc zapaliłem sobie kuszącego Marlbora. Teraz już nie, mistrzu. Doktorzy gonią, księdze krzyczą. Już nie te czasy. Zdrowie uciekło. Został tylko miętowy tik-tak. Mistrzu kochany, chyba się starzejemy. Na wspominki nam się zebrało. Ale zanim spać pójdziemy, zaśpiewaj mi jeszcze sercem. Sercem, tak jak ty potrafisz. Błogosławię was lasy. I tę Schubertową frazę. Tyś ciszą mą. O, jakie to śpiewasz. Takim subtelnym, chłopięcym dyszkancikiem.
Dziękuję. Dobranoc, panie pułkowniku. I starym zwyczajem zrób mi jeszcze krzyżyk na dobranoc. A ja ci życzę, niech ci się przyśni chór niebiańskich cherubów, które śpiewają mszę Lachmana z tym motywem „Jeszcze Polska nie zginęła”. I znów płaczesz? Taki wielki, a taki wrażliwy ten Ładysz. Taki mocny, a taki dobry, jak wileński chleb. Może na dziś wystarczy? Dobranoc, mistrzu. Dobranoc, panie Ładysz. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. O, jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my, o, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. O, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. A ja w pamięci wiernej zabrałem w obcy świat kochane jasne gęby przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne gęby przyjaciół z dawnych lat.